Cześć, z tej strony Mateusz, polski mechanik w Dubaju. Witam was na moim kanale. A witam was z powodu takiego, że odwiedził mnie kolega, ale odwiedził mnie nie byle czym, tylko BMW. Wiedząc, że jestem fanem marki, powiedział, że będę szczęśliwy. Zobaczcie, co to za BMW. A gość, o którym wspomniałem, to BMW M4 CS. Co wyróżnia CS-kę? Na pewno duże, ceramiczne hamulce, inne zawieszenie, felgi. O, zobaczcie, jaki ogromny przedni hamulec, ceramiczny. Dokładki karbonowe. Ale zaraz pokażę wam, jak to wygląda od spodu, bo aż uśmiecha mi się buzia. Spójrzcie, to jest wydech. Jakby ktoś nie wiedział, bo Wojtek się zaśmiał. Spójrzcie. Tutaj tylko mamy katy, a dalej mamy pustą drogę. Powiem wam, że jest naprawdę pięknie. M4 przyjechała na zmianę sprężyn obniżających i twardszych i komplet dystansów. Dystanse są nieznane mi jeszcze firmy, ale widać, że to niemiecka jakość. Hochschnell Competition Wheel Spacer Kit. Kolega zdecydował się na tylko 10 mm przód i tył, ale i tak to poprawi. Poprawi to jakość prowadzenia. Przy aucie oczywiście musi pracować zaufany człowiek, czyli Wojtek. Wojtek, patrz, sprężyna ci w zęby tylko nie strzeliła. Ja mam drogę, nie? Dokładnie. Przechodzimy do wymiany. Żeby wymienić sprężyny, to najlepiej poluzować tutaj, znaczy wyjąć tą śrubę, poluzować na amorku, żeby nie tracić zbieżności, i w taki sposób wyciągniemy tylną sprężynę. Powiem wam szczerze, że tylko jak wsiadłem, inaczej, jak tylko podjechał, zadzwonił do mnie, powiedział: wyjdź Mateusz, mam niespodziankę, no to od razu mi się pojawił uśmiech na twarzy, taki, wiedziałem, że będzie grubo. No, pokażę wam, jak on to wygląda w środku, pokażę też dźwięk, znaczy dam posłuchać dźwięku, bo na razie Wojtek musi wymienić te sprężyny i założyć dystansę. BMW jest upalana na torze cały czas, więc też może być powód, skąd taki twardo trzymający się amortyzator, wahacz i tak dalej. Sprężynę mam już ładnie w ręku. Teraz przyłożę nową do starej, aby zobrazować wam, ile auto będzie niżej. Ale już, powiem ci Wojtek, już mi się podoba. Zobaczcie. To jest jakieś 3, 35 mm, to? Czyli mniej więcej 3,5 cm będzie niżej. Ale będzie też i twardziej, będzie dobrze. Wojtek zabiera się właśnie za drugą sprężynę i działamy. Jeszcze co do aut, które są w warsztacie, przyjechał Aventador S Roadster dla naszego klienta do Polski. Lada miesiąc pojawi się kolejny Aventador na polskich drogach. I to SK w Roadsterze. Po czym poznać na szybko SK? Po centralnych śrubach. Oczywiście może być to SV lub SVJ, tak? Ale to, co odróżnia zwykłego Aventadora od Eski, to to, że jest centralna śruba, wydech jest trójkątny, no i tutaj mamy inny grill. Wojtek wsadził już nową sprężynę. Wojtek, jaki jest stopień ugięcia nowej sprężyny? Taki bardzo leciutki. Czyli nawet nie musisz używać naszego wsporniczka do tego, aby naciągnąć, tak? Dokładnie. Będzie nisko i twardo, czyli tak jak lubimy. W ogóle spójrzcie, jaka miska w dyfrze jest ogromna, żeby chłodzić ten cały olej, który się kotłuje po prostu przy tym, jak tylne opony są utylizowane. Dopiero zauważyłem, nie zwróciłem na to uwagi, ale ze mnie łoś. Nieźle. Bardzo ważna rzecz to nie zapomnieć o czujniku poziomowania lamp, tak? Żeby nam lampy nie skakały. Zaraz pokażę wam, jak właśnie delikatnie ręką Wojtek ściągnie sprężynę. Znaczy przyciągnie wahacz do budy. Oczywiście, wszystko idzie ręcznie. Bez żadnego problemu. Proszę, po twoją prawą rękę. Pięknie. Co do przednich amorków, to niestety jest to troszkę bardziej skomplikowana droga, prawda Wojtek? Prawda. Ponieważ tutaj od góry trzeba się dostać. Pamiętać, żeby nie uszkodzić sensorów. A następnie wyjąć całego MacPersona. Gdy Wojtek walczy z przednim amortyzatorem, ja założę
dystanse. Jest to czysta i przyjemna robota, więc mogę to zrobić. Właśnie, dystanse w ogóle są zapakowane tak, żeby ich nikt nie mógł otworzyć. Żeby pokazać, że nigdy nie były otwierane. Są mega lekkie. Spójrzcie, ładnie opisane. Otwór centrujący, 10 mm. Przyłożę teraz pierwszą sztukę. Zobacz, nawet ma specjalne wypustki, żeby potem sobie łatwiej ściągać. A morek lekki? Ile waży tak na swoje oko? Ile? 2 kilo morek? Nieźle, słyszeliście? Wojtek mówi, że amorek z 2 kilo waży. No i tutaj proszę, dystansik założony, czyli wszystko pięknie. Tak kręcę, patrzę, czy może się przyda, bo tu jest śrubka do odkręcania tarczy. Ale to jednak jest tak zrobione, że musi w taki sposób być. To idę założyć drugi dystans. One są mega lekkie, powiem wam, naprawdę jestem w szoku. O, pięknie. Super wszystko pasuje. No ale te zaciski, złoty mat. No, powiem wam szczerze, że mógłbym tak ujeździć na co dzień. Mogłoby to być moje daily. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nowa przednia sprężyna jest już na miejscu. Chyba długościowo one się nie różnią, co nie? Różnią się też? To pokażemy to na przykładzie drugiej sprężyny. Ale będzie nisko i twardo. Już po prostu czuję takie M4 w serii jest sztywna. A CS to już w ogóle. Co do zawieszenia w M4, to standardowo, tak? Czyli control arm, lower arm, końcówka. Jedyna różnica w porównaniu z serią F. Serii F było na unibalach, a tu jest też na unibalach. Czyli nie ma żadnej różnicy. Jeżeli chodzi o maskę, spójrzcie, widać jak ładne. Karbonik. Pięknie. Błotniki też wykonane z tworzywa, które jest bardzo lekkie. Znaczy, wydaje mi się, że to jest karbon. Nie jestem znawcą karbonu. Może specjaliści się wypowiedzą. Nie no, pięknie to wszystko wygląda. No spójrzcie, tutaj był dystans jaki. 0,1 mm. Wojciechu, czy mógłbyś zademonstrować różnicę w długościach sprężyn? Jeżeli oczywiście nie zaburzy to harmonogramu twojej dzisiejszej pracy. Podziel się doświadczeniami na temat swoich sprężyn. Okej. Okay. Rozumiem. Prawa jest krótsza, jak widać. Tak, krótsza, o, wiadomo o co. To zakładamy, bo ja już muszę na jazdę testową pojechać. Zobaczyć, czy sportkapy dwójki dobrze kleją. Zapewne nie jedna osoba powie, że auto było bite, bo ma malowane górne mocowanie, prawda? A to jest tylko tam i wyłącznie taka uszczelka, która... Nie tu. Ogranicza dźwięk. No. No i dobrze, i dokręcimy teraz to wszystko ładnie i tyle. A z takich okazów, który jeszcze nas odwiedził, to tutaj proszę... Coś pięknego. C63, jakie ładno przyjechało. Zobaczcie. Piękne. Teraz Eryk robi, żeby było jeszcze piękniejsze. Hello block, welcome in my guys, yes? Przednie włożone, wszystko włożone. Teraz go dokręcić. Hej, powiem wam, że te... Ja bym się pokusił dorzucić jeszcze. Tak, bo jeszcze z centymetr można byłoby dorzucić, no. Siedzi niżej, znacznie niżej. Przód troszkę za wysoko siedzi. Aha. Ja mówię, że siedzi to, a tu... No właśnie, czyli usiądzie jeszcze, bo jest luźno, dawaj do dołu jeszcze. Czyli będzie niżej. No i zobaczcie. Jak w każdej MS-ce, jak w każdej BMS-ce, karbonowy daszek, tutaj pięknie CS, tutaj panienka z okienka. To co jest na przykład zarąbiste, spójrzcie. Kuchenka, jak w starych E36-kach. Jaki klimatronik. Temperaturkę normalnie ustawiasz, miejsce gdzie ma wiać i tyle. Klapy są zbyt ciężkie. Tutaj zostanie założyć ładnie kosteczkę, karbonowa rozpura. I za chwilkę jazda testowa. Tam dziadek kręci. Powiem szczerze, że siadło fajnie. Tutaj dwa palce nie wejdą. Tutaj też takie spasy są dobre. Więc jest git. Siedzimy już w środku w M4-ce, zobaczcie. Panele. Nie ma ciągnidła, jest tylko taśma do zamykania. Pięknie. Kierownica okrojona na maksa. Kuchenka tak zwana, spójrzcie. No i ten CS. Ich pięknie grające. Dobra, jedziemy na jazdę próbną. Słuchajcie, pozycja za kierownicą jest po prostu wymarzona. Jest to auto na pewno... za które mógłbym zamienić swoje M6 bez dwóch zdań. W ogóle słupki tak samo. No kurde, no naprawdę BMW, robisz to dobrze.
Naprawdę. Chcę się tym przejechać po torze. Po prostu muszę przejechać się tym po torze. A teraz wracam jeszcze do delektowania się jazdą. Spójrzcie, jak wyglądają fotele w M4. Są naprawdę mega wygodne, zapewniają mega wentylację. Wszędzie Alcantara, carbon, wszystko, żeby zmniejszyć masę i dać największą frajdę z jazdy. Naprawdę jest to mój faworyt aktualnie, jeżeli chodzi o auto na daily. Jest cicha, narywista, a jak trzeba, jest naprawdę spokojnym autem, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zamknąć ją, oddać klucze właścicielowi i pogratulować przepięknego auta. Spójrzcie, jak ta gleba, jeszcze nie mogę, po prostu nie mogę odejść. Zobaczcie, jak ładnie to dało, ile od ziemi. Dla porównania przyłożę kluczyk od BMW, spójrzcie. Jest grubo. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, polski mechanik w Dubaju.